Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kierowca ciężarówki gra w Euro Truck Simulator. W poprzednim odcinku wyjechaliśmy z Madrytu i dojechałem do Barcelony. Jesteśmy w drodze do Nicei. Po tych kilku odcinkach dobrych już opuszczamy Hiszpanię. Teraz kierujemy się przez Francję do Włoch. Spróbujemy pojechać aż tutaj do Palermo. I w tym odcinku zobaczmy sobie, ile jeszcze zostało tych kilometrów. To muszę sobie dosięgnąć klawisza F5. A nie pokazuje mi tutaj, ile zostało mi kilometrów. Ważniejsza o to. Bo pociąg akurat jedzie. Tak jak tytuł mówi tego odcinka, porozmawiamy sobie o MotoGP23 i F1-23. Także już odpalamy nasze Volvo. Siadamy za kierownicę. Światła włączone. To teraz tutaj ten joystick się nie rusza chyba. Nie, nie rusza się ten joystick tutaj przy fotelu. W każdym razie pozycja jazdy do przodu. Zwalniamy hamulec postojowy. Chociaż jest tutaj coś, co mi się nie podoba. Tak domyślna tutaj pozycja została przesunięta coś w lewo za bardzo. Spróbuję sobie to naprawić. To jest tutaj. Nie wiem tylko, który to jest klawisz F, żeby zmienić ustawienie tego F4, tak. Regulacja fotela. Ja bym się chciał przesunąć tak bardziej. Chociaż nie, no teraz jest dobrze. Teraz mi pokazuje, że jest dobrze. Ale pasowałoby tak w ten sposób, tak domyślnie. No i tak jest dobrze. Tak by naprawdę mogło być. Ok, w porządku. Teraz wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o pozycję do jazdy, no to zwalniamy postojowy hamulec. Oglądamy, czy nic nie jedzie z prawej strony. I wyjeżdżamy na drogę. Przejedziemy sobie tutaj kawałek przez Barcelonę. Ale jeszcze pasowałoby się tutaj też zatankować. Tutaj akurat mamy dystrybutor. Tu się jeszcze zatankujemy. Wyjedziemy na drogę. No i jak tam już wyjedziemy z Barcelony, to zacznę mówić o temacie tego odcinka. Tankujemy auto. Jeszcze parę sekund. Szkoda, że w rzeczywistości to tak krótko nie trwa. W rzeczywistości zatankować tam ponad 1000 litrów, no to jednak troszkę schodzi. Jest zbiorniki zatankowane. I możemy teraz już ruszać. Tutaj musimy przebić się na lewą stronę. Robimy to bardzo szybko. Normalnie to byśmy pojechali tutaj prawą stroną, bo ja sobie specjalnie zmieniłem nawigację, żeby mnie troszkę bardziej przez miasto poprowadziła. No i zobaczymy, czy uda się jakieś charakterystyczne budowle w tej Barcelonie widzieć. Tutaj na razie jeszcze nic nie widać. A pokażę, teraz mi pokazuje. 690 km mamy do celu. Zobaczymy, jak to będzie w minutach. Spróbuję tak około 30 minut ten odcinek poprowadzić. Chyba że będziemy już bardzo blisko, to jeszcze dokończymy tam dostawę.
No tu jednak pasuje mi mieć tego doradcę drogowego otwartego, bo tutaj zdecydowanie lepiej widzę, gdzie jechać, które pasy zajmować. I tutaj mi każe teraz zjechać na prawy pas. Tylko czy tutaj nic nie ma, nic na prawym pasie? Nie, jest wolne, można zjechać. Tutaj na razie się trzymać tego pasa. I szczerze mówiąc, tutaj na razie to jakaś strefa przemysłowa czy coś. Tutaj też, no tutaj może widać, tam jest bardziej, no tutaj muszę uważać, ale tam jest bardziej centrum. Tutaj coś tak można powiedzieć, jakieś budynki, ale centrum jest bardziej tam. Tam jest centrum. Spróbujemy, a to muszę zmienić pas, tylko jeszcze raz nie mogę tego zrobić, bo coś jedzie. Ciekawe, czy dałoby się, jakbym na przykład w tym momencie przeszedł na studio fotografii, tryb fotografii. No i teraz, czy dałoby się uchwycić miasto? No nie, nie da się za bardzo, to już jest za późno. Ale tutaj nie wiem, jak się to miejsce nazywa, ale ciekawa okolica. Centrum miasta, ono tam jest. Tylko tam się już nie dostaniemy za bardzo. Tutaj mój zestaw, tak na autostradzie. No te miniaturki do swoich filmów też można tak uchwycić, że na autostradzie nasz zestaw jedzie. Ale dobra. Wracamy już tutaj do jazdy. Barcelona może nie jakoś tak spektakularnie, ale tak delikatnie zahaczona. Także już mamy odhaczone. Teraz już możemy spokojnie wyjechać z miasta. Tu mamy ograniczenie do 60. Pewnie mandat zaraz spadnie. Ale chyba, że tu jest fotoradar. Czy nie, to jest przed tunelem znaki. Tutaj też, żeby światła mieć włączone. Ale nigdzie tu nie ma fotoradaru, chociaż pewnie i tak prędzej czy później mi wpadnie mandat za prędkość zaraz. Tutaj wyprzedzamy jeszcze tych wolniejszych. O, tutaj ciekawa okolica. Może tutaj by się udało jeszcze, zobaczę na szybko, czy uda się. Wiem, że trochę czasu marnuję przez to, ale tutaj niech będzie nawet i coś takiego. Już bym sobie oddalił. Teraz może tak. W sumie mam ciekawy pomysł na miniaturkę. Ciekawe, czy mi się uda. Ale niech będzie tak. To niech będzie sobie zdjęcie. Może wyjdzie z tego miniaturka, a jak nie, to tam trochę później coś pokombinuję. Jest już wolny prawy pas? Jest wolny, mogę zmienić. Tutaj jeszcze mamy 60 ograniczenie. Tutaj gdzie mam się trzymać? Montpellier, no to tutaj bardziej na tym prawym pasie muszę się trzymać. Ma jakiś kamień czy ziemię wiezie i ciężko mu jest się rozpędzić tej surowce. No, my już tutaj wjeżdżamy z powrotem na autostradę, wyjeżdżamy z Barcelony i teraz już możemy zacząć rozmawiać o MotoGP i F1. Oczywiście jeśli chodzi o gry. Bo akurat teraz, kiedy to nagrywam, niedziela. Tutaj jeszcze zmienię pas. Tutaj będziemy mieli bramki teraz, to jeszcze moment, muszę tutaj trochę rozwagę zachować.
tutaj, żebym znowu gdzieś nie utknął na tych bramkach. Gdzie tutaj jest telepas? Tu jest telepas. Osobówka sobie tam pojechała. Jadę tutaj na tą bezobsługową bramkę. Okej, bramki mamy już pokonane. Tutaj, że mi jakaś osobówka czasem gdzieś nie podjechała, nie? No tutaj akurat w Eurotracku tak lubią podjechać i nawet jeśli nie mają pierwszeństwa, to sobie wjeżdżać. Mamy godzinę 14. Chyba dosłownie też w tym momencie, albo za godzinę, wyścig MotoGP we Włoszech startuje. Jeśli teraz o 14, czyli dosłownie za parę minut, to sobie będę musiał z powtórki to obejrzeć. No to zaczynamy. MotoGP 23. W czwartek pierwszy odcinek. W czwartek też była premiera tej gry. I muszę przyznać, że już od samego początku dosyć przyjemnie mi się gra w tą grę. Ten model jazdy naprawdę jest na plus. Zachowanie motocykla, jeśli ktoś chce grać tak, żeby jakoś niewymagająco, to jest naprawdę bardzo w porządku. Jeśli zależy ci po prostu na frajdzie z gry, na tym, żeby się dobrze bawić, to MotoGP 23 to już jest ten tytuł, gdzie to odnajdziesz. Ostatnia dobra gra z cyklu MotoGP, moim zdaniem, to było 20. W MotoGP 20, czyli 3 lata temu, to była ostatnia gra z serii MotoGP, gdzie po prostu fajnie się grało. A 21 i 22 to już no, ten model jazdy był dosyć trudny, nawet dla kogoś takiego jak ja, czyli, że tak powiem, no, średnio zaawansowany, no bo jednak seria MotoGP to nie jest coś dla mnie nowego, już od wielu lat gram. Ale z drugiej strony też nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem jakimś tam super graczem, który tam bez asyst i tak dalej jeździ. A więc czy to dla początkującego, czy to tak dla mnie, że chcę sobie to nagrywać, jeździć, ale tak w miarę bez jakichś większych trudności, to ten tytuł jest naprawdę bardzo w porządku. Tutaj mamy Junguere, czyli też jeden z najsławniejszych parkingów w Europie dla ciężarówek, który z wielu rzeczy słynie, może niekoniecznie z dobrych rzeczy. No też dosłownie za moment będziemy przekraczać granicę, wjedziemy już do Francji, także pożegnamy się z Hiszpanią. Bramki, tutaj gdzieś ta bezobsługowa będzie. Tu powinna być. Jest. No więc tak, MotoGP 23 jeździ się naprawdę świetnie. Na tych takich ustawieniach asyst, gdzie tam ciężko się jest przewrócić, to właśnie na tych ustawieniach gra się bardzo przyjemnie. Można wjeżdżać naprawdę mocno na hamulcu w zakręt. Pierwszy lepszy przykład to jest końcówka trzeciego sektora na torze w Walencji. To jest taki zakręt, gdzie hamujemy w złożeniu. W MotoGP 22 było tam naprawdę bardzo ciężko pokonać ten zakręt bez przewrotki. A tutaj w MotoGP 23 możemy bez problemu mocno na hamulcu wchodzić w ten zakręt, pod warunkiem, że nie jest mokro. Bo kiedy już deszcz spadnie, no to jednak już tak, już na tak dużo nie można sobie pozwalać. Co jest oczywiście w pełni zrozumiałe, bo na deszczu oczywiście no, nie ma mowy o takiej przyczepności na poziomie suchego asfaltu. Tryb kariery, który tam gram, też w końcu odświeżony. Tryb kariery od wielu lat był ten sam, nic się tam nie zmieniało, ale w końcu go odświeżyli. I samo to, że tryb jest odświeżony, to już jest plus, już jest w końcu coś innego. Karierę tam zaczyna się od tego, że nasz zawodnik jest już pod koniec swojego debiutanckiego sezonu. Kontrolę nad zawodnikiem przejmujemy
na 3 wyścigi przed końcem jego debiutanckiego sezonu. Mamy tam takie wewnętrzne walki, takie wyzwania, na przykład żeby w ciągu 2 wyścigów ukończyć tam w generalce przed innym zawodnikiem. I kiedy już kończymy ten sezon, to mamy do wyboru różne oferty. Możemy nawet i od razu do MotoGP wskoczyć. Jeśli komuś by się naprawdę nie chciało przechodzić tej całej drogi z Moto3 do Moto2 do MotoGP, to może już w pierwszym sezonie od razu do jakiegoś zespołu z MotoGP się wybrać. A na przykład tak jak ja, no bo to jest założeniem tej serii też oczywiście, żeby pokonać drogę aż z Moto3 do MotoGP. No tu mamy 50. Ten Mercedes, już jestem przed nim. Przekraczamy granicę, wjeżdżamy do Francji. Tutaj też wolno jedzie, ale on pewnie mi zaraz przyspieszy. Tak, teraz już, ale to już oczywiście jest też bardzo nieładnie, że jak się jest wyprzedzanym, to się przyspiesza, no to jest bardzo nieładna sprawa. Nawet oczywiście za to jest mandat, że utrudniasz komuś wyprzedzanie. No a jeszcze wracając do tego MotoGP, tak podsumowując, gra się naprawdę bardzo przyjemnie, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej serii i jeśli nic takiego się nie stanie nieoczekiwanego, to naprawdę zamierzam mnóstwo odcinków, wiele sezonów z tej gry nakręcić. Jedyna rzecz, z którą teraz walczę, to jest niestety mój komputer. Taki nie byłem zdecydowany, czy kupić MotoGP na PS5, czy na komputer. Wybrałem komputer, no bo też nie ukrywajmy, że około 100 zł taniej było kupić MotoGP na komputer niż na konsolę. I jednak niestety cały czas z tym komputerem trochę walczę. Szukam jakichś takich ustawień graficznych odpowiednich, bo niestety, ale jest tak, że po kilku okrążeniach wyścigu, tak raz na jedno okrążenie, raz na każdym okrążeniu gra się ścina dosłownie na kilka sekund, potem wraca do normy, przejeżdżam okrążenie i potem znowu się ścina te parę sekund. Szukam jakichś takich ustawień graficznych, żeby się dało cały wyścig przejechać, bo to chodzi o wyścig. W kwalifikacjach takich rzeczy nie ma. W kwalifikacjach rozgrywka jest płynna, ale jak jest wyścig, że jest wielu zawodników obok siebie, to wtedy jakoś się pojawiają te ścinki. No a teraz przechodzimy do Formuły 1. F1 23 swoją premierę ma już w najbliższym tygodniu. We wtorek mamy premierę edycji mistrzowskiej. W piątek chyba, zdaje się, jest premiera edycji standardowej. Ja jeszcze nie mam ani jednej z tych wersji kupionych, bo wszystko zależy też od tego, czy we wtorek będę w domu. Jeśli we wtorek będę w domu, to chyba raczej kupię edycję mistrzowską i zacznę już nagrywać też tryb kariery oczywiście. F1 oczywiście kupię na PS5, żeby no między innymi z tą wydajnością nie mieć absolutnie żadnych problemów. No i oczywiście na PS5 to też i na kierownicy sobie będę grał, jak to oczywiście robiłem wcześniej z chociażby serią, gdzie jeździłem Lewisem Hamiltonem ten sezon. Jeszcze chciałbym, ale to nie wiem, czy mi się to uda. Jeśli miałbym dopiero zacząć nagrywanie formuły w czwartek czy piątek, to może jeszcze uda mi się wcisnąć taki odcinek jakby pożegnalny z F1 22. Ale zobaczymy. W każdym razie, jeśli chodzi o F1 23, tutaj muszę zmienić pas. Jeśli chodzi o F1 23, to nagrywam tryb kariery. Kariera oczywiście z zawodnikiem. Jakoś nie chce mi się nagrywać kariery z zespołem, tylko tym razem postawię na karierę zawodnika. Jest tam coś takiego jak ten Breaking Point, czyli taki mały tryb fabularny, ale ja tego nagrywał nie będę, bo to jest chyba kontynuacja
tego trybu. On tam kilka lat temu się już pojawił, potem zniknął. Nie mam pojęcia, czy te tryby fabularne są ze sobą połączone. Tamten z tym, co teraz będzie. No ale w każdym razie jakoś to mnie nie za bardzo interesuje, ten tryb fabularny. Wolę sobie karierę zawodnikiem nagrać. I też oczywiście bardzo fajnie by było rozpocząć karierę w F2, czyli w tej drugiej formule. Ciekawe, czy to będzie możliwe, a jeśli tak, no to oczywiście bardzo bym chciał karierę zacząć od F2. Tutaj, gdzie możemy jechać? No, niestety muszę tą osobówkę przepuścić. Jeszcze jedna osobówka mi się tu wepcha. Teraz dopiero. Jeśli chodzi o F1-23, to tam podobno model jazdy jest łatwiejszy. Jeśli chodzi o asysty, to kontrolę trakcji to oczywiście sobie jednak zostawię, bo nie zamierzam nagrywać tej serii jakoś tak w ten sposób, żeby sobie to bardzo to utrudniać. Po prostu ja też chcę mieć trochę radość z tego nagrywania, z tego jeżdżenia. A co za dużo, to niezdrowo. Ja jeszcze nie jestem na takim poziomie, żeby oprócz jazdy tam też uważać na to, żeby jeździć bez kontroli trakcji. Oczywiście uważać z tym gazem na wychodzeniu z zakrętów. Jeśli chodzi o to granie bez kontroli trakcji, to akurat to sobie robię grając w Gran Turismo. Tam, ponieważ chyba ani jeden odcinek z Gran Turismo nie został nagrany mając włączoną kontrolę trakcji. Czy tą serię, którą robiłem tam rok temu, czy teraz, jak zrobiłem sobie ten mały powrót do Gran Turismo, wszystkie odcinki są nagrywane bez kontroli trakcji. Gdzie my tutaj już jesteśmy? Zaraz sobie zobaczę. 350 km do celu. Tutaj chyba trzeba będzie zmienić pas. Tak jest. Nie wiem, czy uda mi się dojechać, czy nie. A mamy już godzinę 19 też. Już się robi późno. No to jednak pora stanąć tutaj na noc. W sumie to teraz chyba bardziej będę robił tak, że raczej będę pokazywał po prostu tutaj cały dzień z tego Eurotax symulatora, a dajmy na to tam te dostawy, jak załadunek, rozładunek, to gdzieś tam będzie w trakcie odcinka. Nie będę teraz kończył odcinka na przykład, jak gdzieś dojadę na rozładunek czy załadunek, tylko po prostu będę kończył odcinek o wieczorem, jak już się tu będzie robiła noc. Także teraz sobie zjeżdżamy. Tylko teraz, gdzie tutaj jest parking dla ciężarówek, tu trzeba w prawo skręcić. Parkingi we Francji ogólnie też, nie mówcie mi, że tylko to jest parking. Nie, tam dalej chyba też jest. Parkingi we Francji, większość z nich, może nie wszystkie, ale większość z nich jest naprawdę pojemna. Wiele ciężarówek się na nich potrafi zmieścić. Tutaj mamy też drugi parking, no to sobie tutaj stanę. Tutaj sobie staniemy na noc. Staniemy sobie obok tutaj tej koparki. Teraz troszkę do przodu jeszcze. I dobrze jest. Może by tak zostać. No to kończymy ten dzień.
Zostało nam jeszcze około 300 km. I to oczywiście zrobimy sobie w następnym odcinku. W następnym odcinku dojedziemy na rozładunek, potem pojedziemy na załadunek, czyli jakąś inną naczepę weźmiemy. I zobaczymy, czy uda się już bezpośrednio do Włoch pojechać. Bardzo bym chciał. A jeśli chodzi o ten odcinek, to było na tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku z Eurotracka.